Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe, czyli przegląd tygodników papierowych, ale dostępnych też oczywiście w internecie. Ale przede wszystkim pamiętajcie Państwo, jeżeli chcecie mieć niezależne źródła informacji, to kupujcie albo prenumerujcie, albo przynajmniej właśnie płaćcie w internecie za te tygodniki, bo chociaż narzekam często na nie, to jednak mowa o dziennikarstwie, które jest niezależne od tych, którzy dzisiaj w Polsce rządzą. A dzisiaj będzie trochę o tym, żeby nie patrzeć na świat czarno-biało. Tygodniki czasem w tym pomagają, a czasem przeszkadzają. A jak, to za chwilę zobaczymy. Wycinanki chyba warto zacząć od tego, czy wszyscy się zajęli tematem numer jeden na całym świecie, czyli epidemią z Wuhan, bo to dla prasy, a im bardziej tabloidowa, tym bardziej miły temat. No i w zasadzie wszyscy się zajęli, wprost donosi: koronawirus atakuje, jak się przed nim bronić. Polityka z tego robi w ogóle okładkę, epidemia strachu. Również Newsweek, dlaczego koronawirus jest taki groźny, a przegląd zarobił u mnie plusa, bo w ogóle się tym tematem nie zajmuję i może i słusznie, bo wszystko wskazuje na to, że jedyne, co należy robić, to myć ręce. Po prostu myć ręce, bo to nas może uchronić przed chorobami, nie tylko koronawirusem z Wuhan, ale też wszystkimi innymi chorobami, a to zdaje się nie jest taka częsta czynność w Polsce, więc to gorąco Państwu polecam, niezależnie od tego, czy czytacie, co czytacie, myjmy ręce, więcej mydła i wody, a mniej święconej wody. Nie będę się więcej tym koronawirusem zajmował. Może to, że chyba ta epidemia strachu w polityce jest najciekawsza i najbardziej kompetentnie zrobiona, jeżeli już ktoś musi na ten temat czytać, bo trochę w ogóle mówi o współczesnych, globalnych zagrożeniach związanych właśnie z globalizacją. W polityce epidemia strachu i owszem. Natomiast w tej samej polityce jest również rzecz godna polecenia, ponieważ wszyscy coraz bardziej się będziemy przejmować oczywiście wyborami prezydenckimi, a tu jest bardzo solidny, porządny sondaż prezydencki, którego ja nie będę streszczał, bo to jest bez sensu. W każdym razie dowcip polega na tym, że tu zbadano zarówno poparcie, jak i jak głosy się mogą przenosić, czyli na przykład na rzecz których kandydatów może stracić swoje głosy Andrzej Duda, ale też od czyich wyborców może przejąć głosy Andrzej Duda. Bardzo to jest solidnie zrobione przez politykę i Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS, jedna zdaje się z lepszych firm badawczych. Bardzo to polecam, tym bardziej, że taka analiza uczy jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż my się bardzo często podniecamy jakimiś pojedynczymi wynikami sondaży i prasa, media często dla sensacji, dla clickbaitu, dla zrobienia afery fatalnie podają wyniki różnych sondaży. Przede wszystkim trzeba pamiętać dwie zasady. Po pierwsze, czy firma, która robiła sondaż, jest firmą solidną, a takich jest kilka. Jest mnóstwo firm krzaków. Nie przejmujcie się Państwo takimi badaniami firm krzaków. To po pierwsze. Po drugie, czy podano parametry tych badań? Jak były robione? Na jakiej próbie? Tak wiadomo, że jeżeli poniżej 1000 osób w Polsce, to już nie jest dobre badanie, bo błąd już zaczyna być duży. I wreszcie ostatnia rzecz, najważniejsza chyba. Żaden pojedynczy sondaż nic tak naprawdę nie mówi. Mówią serie sondaży, mówią trendy. Dopiero wtedy warto albo się martwić, albo się cieszyć, a nie, że raz komuś raptem wyszło coś bardzo dziwnego i potem setki publicystów i komentatorów rzucają się do komentowania tego, a komentują bzdurę, brednie, idiotyzm po prostu. No ale na to jest zapotrzebowanie. Jak my nie będziemy na to reagowali, to oni też nie będą tego pisać. Co szczerze sobie i Państwu życzę. I jeszcze jedna rzecz w polityce godna uwagi, a mianowicie rozmowa z panią mecenas Karoliną Kuszlewicz, która jest rzeczniczką do spraw ochrony zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym i autorką książki Prawa Zwierząt, praktyczny przewodnik, o tym, że coś niesłychanego się zmienia. To znaczy my się straszliwie przejmujemy jakimiś strasznymi nowymi ustawami, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadza, ale tak naprawdę na naszych oczach w ciągu ostatnich kilkunastu lat w naszej świadomości nastąpił przełom w stosunku do zwierząt. Natomiast nie nadąża oczywiście za tym prawo, albo wręcz prawo cofa nas
cofa nas w stosunku do tego i co inne cywilizowane kraje robią i co już my wiemy i jak odczuwamy. Krótki cytat z tego. Prawo ciągle kwestie ochrony zwierząt reguluje w sposób fragmentaryczny. Piękne deklaracje, jak ta z artykułu 5 ustawy o ochronie zwierząt. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, a jednocześnie pozwolenie na ubój rytualny bez ogłuszania. Są sprzeczności. Wciąż legalne jest wykorzystywanie zwierząt w cyrkach, a zakazane objazdowe menażerie ze zwierzętami. Nie ma spójności między przepisami ustawy o ochronie zwierząt, a cywilnymi stosunkami z udziałem zwierząt. Z jednej strony zwierzę nie jest rzeczą, a z drugiej strony, tu znowu cytat, w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosujemy odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Ale ważna bardzo rozmowa i myślę, że powinniśmy równie mocno jak w sprawie sądów, Trybunału Konstytucyjnego, różnych wolności demokratycznych również naciskać, dbać o tę sprawę, bo to pokazuje standard nowoczesnego europejskiego społeczeństwa, jeżeli chcemy takim być. Nawet jeżeli nasi rządzący się na to nie zgadzają, to standard społeczeństwa może sobie istnieć w jakimś stopniu mimo władzy. Jak będziemy reagować, jak będziemy pomagać, jak będziemy protestować w różnych sprawach. To tyle w tej polityce, a teraz przejdę do rzeczy poniekąd najciekawszej, bo już obficie cytowanej w mediach, czyli wywiadu z prezydentem Dudą we Wproście. No, jest to niestety taki kolejny materiał wprostowy, choć nie jeden wprost tutaj jest winny, który mówiąc delikatnie pokazuje, jak nie należy robić wywiadów w trudnych sprawach. To znaczy, mówiąc najprościej, dziennikarz musi być przygotowany. Jeżeli zadaje się, a nawet tu parę w miarę niewygodnych tematów wobec prezydenta Dudy zostało zaprezentowanych, to jednak trzeba coś wiedzieć i potrafić odpowiedzieć prezydentowi. Przykłady, proszę bardzo. Dziennikarze mówią, a trójka aż robiła, łącznie z redaktorem naczelnym. Tłumaczy się z określenia ustawa kagańcowa. To określenie ma pokazać, że w tej ustawie chodzi o uciszenie niewygodnych sędziów. Na to pan Duda. To nieprawda. Wprowadza ono rozwiązania, które funkcjonują w innych systemach europejskich. Chociażby we Francji, gdzie expressis verbis zabrania się sędziom włączania się w jakiekolwiek działania o charakterze politycznym. Tak, panie prezydencie? We Francji sędzia, w przeciwieństwie niż w Polsce, może należeć do partii politycznej. Więc po prostu pan kłamie. I to, że prezydent kłamie, prezydent jednak mojego państwa, naszego kraju, to jest smutne. Natomiast dla mnie, jako dla redaktora z dość długim stażem, jeszcze smutniejsze jest, że dziennikarze nic w tym momencie nie mówią. A powinni to powiedzieć. Ja nie jestem specjalistą od prawa, ale o tym wiedziałem. Sprawdziłem to oczywiście. Jeżeli się idzie na rozmowę z prezydentem i wiadomo, jakie tematy się będzie poruszać, to trzeba być przygotowanym przynajmniej w podstawowych rzeczach i potrafić na przykład powiedzieć, że takie oto stwierdzenie prezydenta Dudy jest kłamstwem. Albo jeżeli już są bardzo grzeczni, to zmijaniem się z prawdą. Ale to nie jest tylko jedyna rzecz, bo na przykład prezydent też stwierdza, że jeśli sędzia, odnosząc się oczywiście do uchwały Sądu Najwyższego o tym, że ci nowi neosędziowie nie mogą orzekać, pan Duda mówi, jeśli sędzia nie może orzekać, a nie jest w stanie spoczynku, to kim tak naprawdę jest? W polskim prawie nie ma instytucji sędziego tytularnego, który nie może wykonywać swoich obowiązków. Tak, panie prezydencie, proszę bardzo. W Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje około 150 sędziów. Sędziowie ci nie mogą orzekać jako osoby wprost podporządkowane władzy wykonawczej. Zachowują uprawnienia sędziowskie łącznie z pełnym wynagrodzeniem sędziego. Jednocześnie uzyskują dodatki funkcyjne za pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości, świadczenia związane z prawem do mieszkania i nagrody wypłacane ze środków sądu, który teoretycznie jest miejscem służbowym sędziego. Ale nie mogą orzekać. Czyli kolejne kłamstwo prezydenta i kolejne kłamstwo, które mu uchodzi na sucho, bo dziennikarze albo tego nie wiedzą, albo się boją powiedzieć, ale jeżeli boją się stwierdzić, że prezydent, niech będzie, mija się z prawdą, no to niech zmienią zawód naprawdę, bo to nie jest zawód dla kogoś, kto po pierwsze nie ma wiedzy albo udaje, że tej wiedzy nie ma, a jeżeli ją ma, to nie potrafi jej wyrazić w rozmowie. Jeżeli nawet
jakiś czas temu o tym już mówiłem, bo nie mogę tego wykluczyć, że ci dziennikarze to powiedzieli, a w autoryzacji prezydent to skreślił. Bo tak niestety bywa. To znaczy teoretycznie prezydent, żaden autoryzujący nie ma prawa skreślić pytań, czy w ogóle tego, co mówi dziennikarz. Ale mogło tak się zdarzyć. Tylko wtedy żadna szanująca się redakcja na całym świecie nie puszcza wywiadu, w którym doszło do ocenzurowania tego wywiadu. Nawet jeżeli to miałoby zmniejszyć trochę czytelnictwo. Albo się szanujemy, albo się traktujemy jako szmaty. Na tym polega problem. I to jest właśnie takie kreowanie takiego czarno-białego wizerunku. Tu zresztą w tym wywiadzie jest więcej bzdur, ale myślę, że te są dostatecznie spektakularne, żeby na nich poprzestać. Ale będąc przy wproście, jeszcze powiem o takich rzeczach, które mi się straszliwie w tym tygodniku nie podobają. Otóż jest z jednej strony tekst, to zresztą nie jedyny tygodnik, ktoś jeszcze też się tym zajmował. Taka dość tragiczna historia 11-letniej dziewczynki Zuzi, z której komornik ściąga pieniądze z renty po jej zmarłym ojcu. Nie będę wchodził w tę sprawę, można to przeczytać, na pewno sprawa jest dość bulwersująca. W każdym razie jest to ewidentne jakieś drastyczne przekroczenie zasad przez komornika, który jednak znalazł jakieś kruczki prawne. I w tym samym numerze wprostu, tylko trochę stron dalej, jest z kolei tekst o egzekucji długów i redakcyjny tekst, którym z podziwem redakcja nadaje tytuł jakiejś firmie komorniczej, odzyskają każdy dług. No to droga redakcjo wprost, to się zdecyduj. Albo jest tak, że chwalisz taką firmę, która jest w stanie każdy dług odzyskać, albo się oburzasz, że są długi, których jednak się nie powinno w taki sposób, jak w opisanej sprawie 11-letniej Zuzi, załatwiać. Jest jeszcze kolejna rzecz, niestety bardzo typowa dla wprostu, ale występująca prawie wszędzie, czyli materiał, który nie jest materiałem stricte redakcyjnym, dlatego że, co zresztą teoretycznie można nawet zobaczyć, bo tak nie musicie Państwo tego dokładnie widzieć, ale tak na marginesie, na spadzie tak zwanym, jak się mówi, jest napisany artykuł promocyjny. Znaczy artykuł promocyjny to znaczy płatna reklama, po prostu nie oszukujmy się, tylko być może według trochę jakichś innych stawek. I to jest entuzjastyczny tekst na temat szprych zamachowych. Szprychy zamachowe to jest taki pomysł PiS-u, że jak zbudują już to lotnisko w Baranowie, to od niego będą tak promieniście odchodzić koleje wielkich szybkości do głównych ośrodków miejskich w Polsce. No i tu jest dziki entuzjazm na ten temat, jaki to jest fantastyczny pomysł i jak to za chwilę już będzie zrobione i jak będziemy tak jak Japończycy, Francuzi i Chińczycy mieli jakieś super szybkie koleje. Dobrze, można wierzyć, można nie wierzyć. Dowcip polega na czymś innym. Po pierwsze, w ogóle formuła czegoś, co się nazywa artykuł promocyjny, a czego zwykły czytelnik nie zauważa, bo reklama to reklama. Natomiast tych takich małych napisów gdzieś tam z boku zdecydowana większość ludzi w ogóle nie czyta. I trudno się dziwić. Ale tu jest coś gorszego. Otóż ten materiał, czyli tekst reklamowy, tak, napisał niejaki pan Szymon Krawiec. I otóż z tego samego numeru tygodnika Wprost można się dowiedzieć, że pan Szymon Krawiec jest kierownikiem działu biznes w tygodniku Wprost. Bardzo mi przykro, ale ja nie znam takiego dziennikarza, który raz może być dziennikarzem, a raz w tym samym numerze może być wynajętym, płatnym człowiekiem do pisania tekstów reklamowych. Nie ma czegoś takiego. To są dwa różne światy. Są ludzie od pisania tekstów reklamowych i są ludzie od robienia dziennikarstwa. Jeżeli ktoś robi jedno i drugie, to nigdy nie będziemy pewni, czy będąc teoretycznie dziennikarzem, nadal w gruncie rzeczy nie wykonuje czyjegoś zlecenia za pieniądze. I nie jest to zlecenie jego własnej redakcji, tylko zlecenie jakiegoś kupca z zewnątrz. No jest to ciężkie przekroczenie zasad etyki dziennikarskiej, w ogóle takiej powiedziałbym w ogóle filozofii mediów. No rzecz bulwersująca. Żeby natomiast się na wprości już tak do końca nie wyżywać, to jeszcze uczciwie powiem, bo nadal pracuje tam paru bardzo fajnych dziennikarzy, których spokojnie można czytać i na pewno rzeczą godną polecenia jest na przykład Łukasza Maciejewskiego, świetnego krytyka i filmowego, i teatralnego.
Taki właściwie Michałek, ale bardzo fajny tekst o tym, że Danuta Stenka, świetna aktorka, gra słynną rolę Raniewskiej z Wiśniowego Sadu, gra w Szwajcarii po niemiecku i ta jej rola została uznana za jedną z 10 najlepszych ról w niemieckojęzycznych spektaklach minionego roku w Szwajcarii. A dowcip polega na tym, Danuta Stenka nie zna niemieckiego. Nauczyła się roli na pamięć, więc jest to mistrzostwo świata, jeżeli mimo takiej bariery takie wrażenie po sobie w Szwajcarii zostawiła, ale o tym kiedyś również Wojciech Przoniak opowiadał, że jak zaczynał karierę we francuskich filmach, to też tak miał, że uczył się zupełnie nie rozumiejąc, co mówi, ale szacunek, to jest prawdziwe mistrzostwo aktorskie. I wreszcie Newsweek. I tutaj pochwała dla Newsweeka za jedną rzecz. Również przez media społecznościowe głównie, trochę również przez tradycyjne media, przetoczył się taki spór, czy jest sens, czy jest jakikolwiek sens w tym, że LOT kupił niemiecką firmę lotniczą Condor. Ja niestety czytałem mnóstwo bzdur, to znaczy w tym momencie oczywiście wszyscy jesteśmy specjalistami od lotnictwa. I bardzo wiele osób się kategorycznie wypowiadało, że skoro LOT jest pisowski, a jeszcze do tego prezes LOTu rzeczywiście nie jest zbyt sympatycznym człowiekiem, mówiąc delikatnie, znaczy wyjątkowo brutalnie postępował na przykład z pracownikami, ograniczając ich pracę, ale to jest jedna sprawa. Natomiast są eksperci lotniczy, nie związani ani z PO, ani z PiS-em, ani z Lewicą, ani z Konfederacją, po prostu eksperci, którzy mówią, że ta transakcja jest ryzykowna, ale może się udać. Znaczy, że jest to jakiś ruch LOT-u, który może też przynieść powodzenie. I Miłosz Węgleski, bardzo dobry ekonomiczny dziennikarz Newsweeka, właśnie niesłychanie uczciwie sprawozdaje całą tę sprawę, wymieniając za i przeciw. Na tym polega dziennikarstwo. Na tym, żeby nie dawać nam gotowca, że jeżeli nie lubimy jakiejś partii, a ona stoi za działaniami jakimikolwiek, to musi być złe. Ja sobie pozwalam czasem na żarty, że są ludzie, którzy w nienawiści uzasadnionej do PiS-u, jeżeli kiedyś Jarosław Kaczyński powie, że 2 plus 2 równa się 4, to będą twierdzić, że to jest niemożliwe, bo skoro powiedział to Kaczyński, to 2 plus 2 nie równa się 4, tylko na pewno równa się 5 albo 3,5. No więc nie. Znaczy, jeżeli chcemy się różnić od jednolitego frontu propagandowego pisowskiego, to musimy zostać w świecie, w którym nic nie jest do końca czarno-białe, w którym są rzeczy, gdzie nawet jeżeli mamy wiele przeciw, to też są jakieś za i jeżeli jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, to potrafimy jednak rozważać wszystkie aspekty każdej sprawy. Ja nie chcę i Państwu tego nie życzę, żebyśmy byli po prostu lustrzanym odbiciem PiS-u. Bez sensu.